Dzień dobry, Daniel Skwarek, regionalny doradca klienta Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa, Flora Humus, czyli kwasy humusowe. Dzisiejsza wizyta, podsumowanie testu, który robiliśmy na kukurydzy w zeszłym roku, akurat nie mieliśmy okazji się spotkać. Mamy wyniki tego testu, myślę, że to jest ciekawa rzecz do obejrzenia, do przejrzenia. Na końcu tego filmu postaramy się Państwu wkleić wyniki tego, co się zadziało na polu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest ciekawa rzecz do przejrzenia. Natomiast tutaj coś więcej powie pan Andrzej Skop z miejscowości Jedmanice Zdrój. On ten test robił. Myślę, że to jest warte posłuchania i co się zadziało. Ja powiem tylko tyle. Plan był taki, że mieliśmy zrobić dwa zabiegi. Niestety zrobiliśmy tylko jeden. Ja osobiście podchodziłem dosyć sceptycznie do tego testu. No bo jeden zabieg przy zalecanych co najmniej dwóch, no mogło to wyglądać nieciekawie. Ale wyniki były no, rewelacyjne i tutaj może pan Andrzej coś więcej powie. Tak, testowaliśmy produkt Flora Humus na naszym gospodarstwie, akurat w uprawie kukurydzy. Taka okazja się nadarzyła. Zrobiliśmy to na jednym polu, przy jednej technologii, także kukurydza była traktowana tak samo i na poletku kontrolnym, i na poletku, gdzie był zastosowany Flora Humus. Różnica po prostu była tylko w zastosowaniu tego preparatu. Pole było podzielone na trzy części. Była kontrola, był produkt Flora Humus, czyli nasze kwasy humusowe i kwasy humusowe firmy konkurencyjnej, a żeby zobaczyć, jaka będzie skuteczność pomiędzy naszym produktem a kontrolą i również to, co się tam ewentualnie zadzieje. Po wszystkich wykonanych zabiegach czekaliśmy aż do żniw. Oczywiście kosiliśmy wszystkie trzy części osobno i przeważaliśmy później na wadze samochodowej. Poletko kontrolne dało 11,4 tony. Dokładnie 11,37 tony. Tak jest, w przeliczeniu na hektar. Produkt konkurencyjny. Tam też oparty o kwasy humusowe. Tak jest, było około 11,9 tony z hektara. Natomiast produkt Flora Humus wyróżnił się tym, że dało to w przeliczeniu na hektar 12,7 tony. Tak, także względem kontroli mamy to niemalże 1,3 tony z hektara. Więcej. Proszę zwrócić uwagę, że był wykonany tylko jeden zabieg. Tam był zabieg tylko na poziomie 600 ml na hektar. 0,6 litra na hektar i przyrost był na poziomie tony 300. Plan był taki, że mieliśmy zrobić dwa zabiegi. 0,6, 0,4 niestety się nie dało, ale wynik po prostu nas też zaskoczył. Nie ukrywam, że to, co się zadziało, to rzeczywiście świadczy o sile produktu. Natomiast ja tytułem jeszcze podsumowania mogę powiedzieć, że takich listów referencyjnych z tego, co się zadziało, już mamy mnóstwo. Widać po prostu, że produkt działa. Kwestia tylko spróbowania, przekonania się, jak to w ogóle wygląda. Czy produkt jest drogi? Ja tak zapytam. Produkt nie jest absolutnie drogi, tym bardziej biorąc pod uwagę cenę dzisiejszych płodów rolnych, gdzie tona kukurydzy przy dzisiejszych cenach oscyluje na poziomie 1500 zł. Także tonę 300, no to prawie, że mamy już 2000 zysku, kontra to, że musimy wrzucić około 100 zł, to... Tak, czyli generalnie produkt się obronił bez żadnego problemu. Bez żadnego ale. To samo przez siebie mówi, jeśli mamy wydać 100 zł, a mamy zyskać 2000 zł, to nie ma lepszej lokaty. Efekty zobaczymy sami. Tym bardziej, że wszyscy szukają w tej chwili oszczędności i taka jest niestety tendencja. W tej chwili szukamy minimalizacji kosztów. Natomiast przy tych cenach nawozów, generalnie to, co się dzieje na rynku, no rolnicy będą obcinać nawożenie. Taka jest niestety prawda. Będą szukać zmniejszenia kosztów. W to miejsce warto by było też zastosować kwasy humusowe, które generalnie powodują rzeczywiste efekty. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie super jeszcze.